wszystkim, tu Kasia z kanału Scrap Kate. Wygrałam albumik taki malusi. Oczywiście wzięłam udział w jednym z Candy, które jest organizowane na Facebooku, znaczy no, w różnych miejscach, ale akurat ja na Facebooku. Organizowała go Ania Nowicka z fanpage'a Projekt Papier. Bardzo dziękuję i jest w ogóle super śliczny, piękny, ładny. To jest taki właśnie albumik malutki, który, nie wiem czy widzieliście, może też robiłam jakiś filmik, jak zrobić taki album z jednej strony papieru skrapowego. To jest chyba z Lemon Craft. Okładka jest jakiejś tekturki, oklejona ślicznie tym papierem. Wszystkie pięknie narożniki pochowane, mega. Jeżeli chodzi o bindowanie, to właśnie jest taka szeroka, nie wiem czy to jest jakaś materiałowa tasiemka, czy coś w tym stylu. Jakaś wstążka materiałowa dość szeroka, ale widzę, że jest idealna na takie. I właśnie takie coś chyba jest najlepsze. Lepsze niż papier, bo wiadomo, że papier w końcu się może przetrzeć, a taka wstążka będzie już na forever. Jeżeli chodzi o okładkę, to tu jest taki ładny tag przyklejony. Motylki doklejone, takie latające. Kwiatuszki, tu są to takie półperełki, nie wiem jak one się nazywają, bo to są takie troszkę inne niż te zwykłe, takie nie są przezroczyste, tylko takie matowe, śliczne zresztą, muszę sobie takie też sprawić. Kwiatuszki, różyczki, listeczki, tu jeszcze jakaś wstążeczka pod spodem. Także, aha, no i tu jest taki, taki guziczek z zegarkiem. Pięknie. I teraz otwieramy, tu mamy pierwszą stronę, przyklejony, wycięty z papieru taki kwiatuszek i tu mamy kieszonkę, gdzie jest śliczny tag z kolekcji, piękny. I właśnie Ania użyła bardzo fajnej rzeczy, którą też szukałam i nie byłam pewna, czy to, co znalazłam, to jest to. To są właśnie nity czy świeki? Kurczę, zawsze mi się to myli, ale to chyba nit jest. Właśnie z szerokim tutaj, z tą szeroką obręczą. To jest super właśnie na tagach wygląda. Wiem, że w Paper Concept takie są, bo pytałam, Ani gdzie kupowała i właśnie jakbyście chcieli, to tam możecie znaleźć. To są te szersze po prostu tutaj, te główki są takie szerokie i bardzo fajnie to wygląda na tagach. Tutaj mamy strony kolejne, tu mamy kolejne i tutaj jest świetny patent, który też będzie później. Takie okienko jest zrobione, nie wiem jak Ania to wycinała, czy wycinała skalpelem, czy jakimś wykrojnikiem, nie wiem. W każdym razie jest super pomysł, bo tutaj możemy sobie włożyć zdjęcie albo coś i ono już jest takie jakby rameczce. Czy ja mogę je włożyć do końca? Na pewno mogę. Czy nie mogę? Mogę. O, widzicie? I sobie tak wkładacie zdjęcie i od razu widoczne jest, także super patencik, bardzo fajnie to w tym mini albumie wygląda. Tutaj mamy, matko, mam nadzieję, że byłam w ramce, bo w ogóle nawet nie widzę. Stupicz, nie. Tutaj mamy motyleczka przyklejonego, motylka. Kolejna strona, tu mamy kieszonkę, to też jest super pomysł. Czyli z jednej części po prostu zagięta jest i zrobiona jest kieszonka, bardzo fajnie. Kolejny kwiatuszek przyklejony. Kolejne dwie strony, tutaj mamy też kieszonkę, tutaj sobie włożymy, bo chyba ten tak tu był w oryginale, jak już oglądałam ten album 1000 razy, to go przełożyłam. I znowu mamy super kieszonkę, okienko. Tu jest taki jeszcze z kolekcji zegar, więc jest tak lekko fajnie podcięty. I dwie ostatnie strony. I koniec. I tutaj mamy Ani bloga, jakby ktoś chciał sobie zajrzeć, Ania ma piękne prace, ostatnio zrobiła też fajną pracę dla nauczycielki, album śliczny. Tak wygląda mój prezent. Gdzieś też była jeszcze czekolada, ale czekolada już została pochłonięta. Nawet nie wiem przez kogo, czy przeze mnie, czy przez całą resztę. Moje rodziny, w każdym razie album jest śliczny. Bardzo dziękuję jeszcze raz. I słuchajcie, no co, bierzcie udział w takich handy. Ja będę organizowała też za chwilę swoje, bo już mam 500 osób na fanpage'u, lalala. Także na pewno coś dla Was zorganizuję, ale troszkę mam jeszcze, trochę mi czasu brakuje, żeby wszystko ogarnąć. No ale troszkę się muszą wyrobić, wiecie, bo przyszła moja praca znowu i trochę tego jest, także warto brać udział w takich konkursach i życzę wszystkim powodzenia i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Uf!